dobry Państwu, Natalia Barańska, witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej, a moim gościem można rzec, że jest magiczny gość, Jakub Kania. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuba, ja na początku chciałam się Ciebie zapytać, jak zaczęła się Twoja przygoda z iluzją? Moja przygoda z iluzją zaczęła się jakoś 5 lat temu. Pamiętam, przeglądałem YouTube'a i natrafiłem na kanał Magia Y. Wtedy był mniej, znacznie mniej popularny. Miał może z 50 tysięcy subskrypcji i próbowałem wtedy się wcielić w rolę magika, czy byłbym w stanie to kiedyś robić. O dziwo, wtedy powiedziałem, że nie dałbym rady tego wykonywać. Potem dużą inspiracją był dla mnie film Iluzja. I wtedy zacząłem się bardzo interesować magią, aczkolwiek jako widz, nie jako ktoś, kto to tworzy. I myślę, że punktem kulminacyjnym w tej historii był program Dynamo, który do dziś jest dla mnie wielką inspiracją. I zacząłem oglądać jego program i wtedy zacząłem się uczyć pierwszych sztuczek, ale nie wychodziły mi. Pamiętam wtedy, jak się nauczyłem jakiejś sztuczki, to od razu leciałem do rodziny, do przyjaciół, ale od razu wiedzieli, jak to zrobiłem, bo nie wychodziło mi to zbyt dobrze. Przez co później miałem uraz do pokazywania ludziom rzeczy i siedziałem rok, półtora roku po prostu ćwicząc je sam w pokoju. I pamiętam później przyszedłem do liceum po tym półtora roku ćwiczenia sztuczek. I pamiętam na lekcji języka polskiego bawiłem się monetą. I pani płycica, którą pozdrawiam, spytała, co ja robię. I wtedy mój przyjaciel Michał powiedział, że jestem magikiem. Pani była oczywiście zdziwiona. I było coś takiego, że za recenzja książki była nagradzana oceną dodatkową. Powiedziała, że, bo ja powiedziałem jej wcześniej, że się uczę z książek tej iluzji, i powiedziała, że jeżeli pokażę jakąś parę sztuczek z książki, to ja dostanę tą ocenę, jakbym zrecenzował książkę. I pamiętam, było to dla mnie duże wyzwanie, ponieważ straszliwie się bałem publiczności, ale w końcu to zrobiłem. I pamiętam, byłem się bardzo dumny, dostałem tą ocenę. I też dużym wpływem właśnie w szkole był dla mnie pan Borek, ponieważ od postępu przedsiębiorczości, bo na jego lekcji, pamiętam, ćwiczyłem sobie coś z kartami, a on myślał, że my z chłopakami gramy w karty. I pamiętam, rozcieczony zabrał mi te karty i powiedział, że oddam je pod warunkiem, że pokażę mu jakąś sztuczkę. Nie wiedział wtedy, że ja potrafię je robić. Mhm. I pamiętam, pokazałem mu sztuczkę i wtedy jakby mnie odkrył i brał mnie na różne jakieś wystąpienia w szkole i wtedy nabrałem dużo pewności siebie, bo musiałem często występować przed całą szkołą, więc dużo wyćwiczyłem sobie swoich umiejętności. A oprócz takich szkolnych występów, gdzie ty jeszcze się pokazujesz ze swoimi umiejętnościami? Można mnie znaleźć w różnych miejscach, na eventach korporacyjnych, na weselach, na imprezach okolicznościowych, imprezach prywatnych, więc jeżeli ktoś by chciał mnie zamówić, no to proszę o kontakt na Facebooku albo na Instagramie, na pewno odpowiem. A jaka sztuczka była dla ciebie najtrudniejsza do tej pory? Jak długo ty musisz ćwiczyć, żeby coś ludziom pokazać? Żeby ćwiczyć pojedynczą sztuczkę, to myślę, jest około... Nie schodzi mi to długo, ponieważ ja już mam podstawy, ale jako tako najtrudniejszej sztuczki nie było. Dla mnie najtrudniejszą sprawą było ogarnąć właśnie przez te półtora roku te podstawy, tak żeby się nie denerwować, żeby po prostu pozbyć się tremy w pokazywaniu iluzji do ludzi, ponieważ jest to trudna rzecz, ponieważ musisz coś ukryć i ty wiesz, że musisz to ukryć i po prostu to jest bardzo stresujące. Ale na początku, jak komuś coś pokazywałem, trzymałem kartę, to po prostu trzęsły mi się ręce, dosłownie. A myślę, że to było najtrudniejszą sprawą. A miałeś takie wpadki, że tak powiem? Było tak, że na początku ten stres cię zjadał i coś nie wychodziło? Tak, głównie to było mówienie. Potrafiłem powiedzieć na scenie jakieś głupoty, które nie miały w ogóle sensu. Na przykład byłem raz na scenie w szkole i ze stresu powiedziałem, że proszę kogoś ze sceny, a ja byłem na scenie, a to chciałem kogoś poprosić z widowni. To głównie były takie Może wpadki. To też była sztuczka. No właśnie. Każdy to mógł odebrać na swój sposób. A powiedz mi, ja czytałam, że są różne style iluzjonistów, tak, magików. W jakim ty czujesz się najlepiej? Najlepiej ja się czuję w iluzji typu close-up. To jest close-up magic, to jest iluzja z bliska. Iluzja, która dzieje się tak naprawdę przed nosem widza. Myślę, że to daje takie lepsze odczucie tej magii, jeżeli ona jest przed czyimś nosem tak naprawdę i nie ma tej takiej bariery, jaką by była na przykład odległość między sceną w iluzji scenicznej, że między widzem a sceną.
i albo przez ekran telewizora po prostu widzi to, co robię bezpośrednio. I co wiadomo, Close Up Magic też się dzieli na swoje i myślę, że najmocniej moim konikiem jest zdecydowanie zręczność rąki i wszystkie te sztuczki z tym związane. Ponieważ jakby jak się tego uczyłem, nie musiałem wydawać pieniędzy na jakieś drogie rekwizyty, tylko wystarczyła zwykła talia kart i mogłem po prostu ciężką pracą uzyskać efekt, który chciałem. Który rodzaj magii, tej iluzji jest trudniejszy? Ten taki face to face, że tak powiem, czy jednak na scenie, jak ludzie gdzieś siedzą na publice i masz do tego mnóstwo innych elementów? Mi się zdaje, że close up magic, czyli właśnie ta iluzja zjawiska, jest zdecydowanie trudniejszą sztuką, ponieważ na scenie można dużo ukryć, na przykład jakieś niedoskonałości nie są tak widziane z odległości, powiedzmy, tych 10 metrów, a tutaj tak naprawdę widz stoi pół metra przed nami i widzi dosłownie wszystko, każdy błąd jest widziany. Ja wiem, jak ludzie reagują na takie sztuczki i zawsze jest takie wow, jak ty to zrobiłeś? Tłumaczysz, jak to zrobiłeś, czy raczej mówisz, że nie? Nie, bo to by zepsuło wszystko. Tak naprawdę na tym polega magia, że ktoś nie wie, o co chodzi. I tak, myślę, że nie ma sensu tłumaczyć, bo wtedy po prostu ludzie są ciekawi, ale to by zepsuło im zabawy i niektórzy o tym po prostu nie wiedzą. A jak myślisz, dlaczego jest tak, że magią, iluzją zajmują się w większości panowie? Z reguły panie są jako asystentki. Ponieważ jest też taka zależność, że iluzjonista powinien mieć w miarę duże dłonie, ponieważ zdolność rąk tego wymaga. Panie mają z reguły mniejsze dłonie, chociaż ja znam parę naprawdę dobrych iluzjonistek, które są na światowym poziomie. Może nie robią jakiejś tam trudnej zręczności rąk, ale naprawdę prezentują się naprawdę bardzo dobrze. A jak reaguje na to, co robisz, twoja rodzina? Bo to jest taki chyba nietypowy zawód, tak bym powiedziała. Moja rodzina została do tego przyzwyczajona, że tak powiem, bo zajmuję się już od dłuższego czasu. Na początku to była taka jaka niewinna chłopięca zajawka, że to zaraz mi przejdzie, że wiadomo. Ja widziałam gdzieś na Facebooku chyba występ u twojej cioci, gdzieś na urodzinach albo na jakiejś rocznicy. Mm-hmm. To widziałam, że po zdjęciach było bardzo duże zainteresowanie. Tak, bo jednak iluzja jest bardzo alternatywnym środkiem rozrywki i jak ludzie to widzą, to chcieliby jakby w tym uczestniczyć, żeby to poznać, no bo każdy był kiedyś na jakimś koncercie, każdy gdzieś widział jakieś pokazy tańca, nie każdy widział sztuczki z bliska. A próbowałeś kiedyś jakiegoś talent show, bo to jednak jest taka forma, gdzie można bardziej się rozwinąć, pokazać większemu gronu odbiorców. Myślałeś o czymś takim? Właściwie to myślałem, że pójść w ubiegłorocznej edycji Mam Talent, uczestniczyć, ale zrezygnowałem z tego względu, że stwierdziłem, że na przyszłoroczną edycję będę bardziej przygotowany i właśnie jest tak, że w tym roku startuję, więc gorąco liczę na Państwa wsparcie w postaci głosów może. Myślę, że jak najbardziej. A powiedz mi, jak się przygotowujesz do takiego występu? Tak jak na przykład będziesz szedł do tego talent show, to jak to będzie wyglądało? To już planuję tak naprawdę, już jeszcze się nie skończyły tamte castingi, jak już zdecydowałem, że wystąpię w następnej edycji. I już wtedy zacząłem przygotować sobie sztuczki. Mam już sztuczki gotowe, tak naprawdę są gotowe, teraz tylko je ćwiczę właśnie. Dopracowałem je ostatnio, zacząłem ćwiczyć na moich znajomych. Też tak samo już wcześniej nawet stroje uzgodniłem, wiem co sobie kupię, żeby móc tam wystąpić. No i teraz ćwiczę jakby to mówienie, żeby prezentacja była na poziomie tego programu. Gdzie możemy zobaczyć popis twoich umiejętności, oprócz oczywiście naszych dzisiejszych, które mamy przygotowane? Ja platformą, którą bardzo lubię, jest Instagram, ponieważ tam można wrzucać filmiki do minuty i już od dawna wrzucam tam swoje umiejętności, gdzie można zobaczyć mój progres, jaki zrobiłem w ciągu ostatniego może roku, półtora. Można też zobaczyć właśnie na tych pokazach, które robię, można zamówić mój pokaz. No i to było głównie tyle. No, nie ma jakby tutaj... A co się dzieje w twoim życiu poza magią? Bo studiujesz, tak? Tak, studiuję filologię angielską w Krakowie. I śmieszna historia jest taka, że kiedyś byłem beznadziejny z angielskiego. Tylko... I sobie wyczarowałeś, że jesteś lepszy. Nie. Dosłownie nie potrafiłem złożyć poprawnego zdania w języku angielskim, aczkolwiek wszystkie książki, seminaria, wykłady dla magików są w języku angielskim, więc chcąc, nie chcąc musiałem się tego nauczyć. I nawet nie uczyłem się z książek, tylko po prostu oglądałem wykłady, widziałem co oni robią, coś tego rozumiałem i po prostu w rok z
samego słuchania angielskiego się go nauczyłem. Do tego stopnia, że jestem w stanie teraz studiować go, ten język. Ja się zastanawiam, jak ty czerpiesz te pomysły, dlatego że to nie jest zawód, gdzie ty pójdziesz do szkoły, na studia, na jakiś kurs, tylko cały czas wszystko musisz działać samemu. Mm-hmm. To już jest kwestia indywidualna, jak to jest kreatywne, jak potrafi myśleć, wymyślać sztuczki. Ale wiadomo, w podstaw się nauczyłem książek, z wykładów innych magików. Magików czy iluzjonistów? Jaka jest różnica? Nie ma różnicy. Bo to jest tylko nazwa, tak? To jest nazwa, tak jak jest miliard innych na to nazw i dla mnie bez różnicy. Powiedz mi jeszcze, zanim przejdziemy do tych sztuczek, jakie są twoje plany na przyszłość? A moje plany na przyszłość? Ja bym chciał zdecydowanie zamienić swoją pasję, to co kocham, zmienić w swoją pracę, żebym mógł po prostu czuć się szczęśliwy, robiąc to co kocham, rozwijać się w tym i też wnieść na scenę iluzji coś świeżego, coś, czego jeszcze nikt nie widział i mam nadzieję, że to mi się uda. No to w takim razie bym chciała zobaczyć, co to dla nas dzisiaj przygotowałeś. Tylko zrób tak, żebym bardzo się nie marszczyła. Okej. Jak można zauważyć, tutaj od początku jest koperta i ja ją na razie odłożę tutaj i na tyle pilny, żeby mi nie dotyka, okej? Okay? Okej. Okay. I z tylnej kieszeni także mam talię kart. Jak można zobaczyć, wszystkie karty są różne. Tutaj potwierdź. Sprawdzałam wcześniej. I za chwilę rozwinę te karty i ty zobaczysz sobie na nie i po prostu pomyślisz w głowie, pomyślisz o dowolnej, którą widzisz, okej? Okay? Okej. Okay. Mhm. Jest? Okej. Okay. To było dobre, jakbym po prostu znał tą kartę? Nie wiem. Pomyślałeś sobie o dowolnej karcie stali, tak? Tak. W sumie możesz mi powiedzieć, jaka to była, śmiało. A dlaczego teraz? No, dawaj. Dwójeczka z serduszkiem. Dwójeczka z serduszkiem. I na początku ci powiem, że to jest normalna talia kart, tak? Tak. Skomałem. Dlaczego? Bo z tyłu napisałem nazwy różnych celebrytów. Mhm. Na przykład tutaj jest David Podsiadło, Taco Hemingway, Morgan Freeman, Kendrick Lamar, Michael Jackson, Conor McGregor, Howie Mandel, Quavona Fide, Elvis Presley, David Copperfield, Eminem, Imagine Dragons, Artur Szpilka, Robert Lewandowski. Generalnie ich jest tutaj dużo. Jest cała talia. Okej. Okay. A ty wybrałaś dwójeczkę z serca, którą zaraz sobie gdzieś tu... O. Tak wszystko. I wybrałaś, padł wybór na... Przeczytaj. Justin Bieber. Justin Bieber, tak? Ta koperta, która jest od początku. I chciałbym się... Śmieszna sytuacja, bo akurat jechałam na wywiad, to słucham jego piosenki. Tak? To było dobre, jakby to był Justin Bieber, prawda? No. I proszę, tutaj jest Justin Bieber, jak miał 3 miesiące. Ale myślę, że ona wygląda lepiej teraz. O nie! Serio? Bogdan, widziałeś to? Jezus, nie wiem, co mam powiedzieć pierwszy raz. Okej, jeszcze mogę ci w sumie pokazać takie bardziej z bliska, takie już mniejsze. A to już zostawimy chyba same twoje reakcje. Może to się jakoś da zmyć, albo co? On nawet jest zdziwiony, patrzcie na niego. Dobra, weźmy więcej połowę kart w sali. No. Połóż tutaj. I przekryjemy wszystkimi kartami, okej? Okay? Jesteś dobra z matematyki? Nie. Nie? Wiesz, ale ja się cieszyłam, jak... człowieku, jak za maturę. Co mam zrobić? Zobacz sobie karty, które wybrałaś, nie patrzę. Ale że wszystkie po kolei? Nie, no pierwszą. Pierwszą, dobra, bo ja użyłam wszystkie. No. Odłóż. I ja jej nie znam. I teraz spójrz na mnie, ja spróbuję ją wyczytać z twoich myśli, okej? Okay? Teraz Matko spróbuję. Kochana, nie. Spójrz na mnie, czy to jest czerwona, czy czarna. I czerwona. Mi się wydaje, ale nie mów, mi się wydaje, że to jest czerwona, bo ponieważ tak mrugnęłaś, troszeczkę ci tu kącik oka się ruszył. Spróbuj nie dawać nic z siebie, żebym nie widział. Mhm. Czy teraz, czy to jest serce, czy to drugie, czyli karo? I myślę, że to jest serce i się tak średnio uśmiechałem, że to jest średnie karo, że to jest siódemka serce, tak? Ej, no bez przesady, no. Przyszedłeś tutaj, mówisz mi tutaj o magicznych rzeczach, do głowy mi wchodzisz. Ja tylko czytałem teraz, a co było, jakbym to przewidział? Patrz, tu pudełko jest normalne, no nie? Tu pisze, jest po prostu podpisane...
A patrz, co tutaj pisze. You have picked the... Klaudyna! Widziałaś to? Ja mam dzisiaj powrót do dzieciństwa, naprawdę. Ja chcę tylko powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że my to nagrywamy i w telewizji będzie wyglądało inaczej, bo ja to mam przed oczami, on naprawdę tak... No nie wiem, co on robi, ale robi to. Okej, okay, może następna sztuczka. Wybierz sobie dowolną kartę. Mam patrzeć na nią, czy nie? Zapamiętaj. I mówię z powrotem. Nie patrzę na nią, tylko ją chowam do środka, prawda? Mhm. I to nie jest twoja karta, prawda? Nie. Stworzymy coś takiego... poznamy siłę sugestii, dobrze? To okay. Nie jest twoja karta, okej? Okay? Przykryj ją, tak? I teraz chciałbym, żebyś bardzo uwierzyła. I powiedz, to jest moja karta. To jest moja karta. Jeszcze raz. To jest moja karta. I to, żeby to powiedziałeś, patrz, sprawiło, że... Jaka była twoja karta? 7 serduszko. Ej, nie! Patrzyłaś mu na ręce? No jest. Magia. Ja chcę jeszcze raz. Okej. Okay. Ja mam coś szczęście dzisiaj do tej siódemki. Właśnie, wybrałaś drugi raz siódemkę. Nie no, wszystkie karty są, jak można zobaczyć, różne. Okej, okay, teraz spróbuję wpłynąć na twoją decyzję, dobrze? Oj, robią to u mnie w domu, nie radzę. Ale teraz tak, żebyś się nie zorientowała. Okej. Okay. Wybierz sobie dowolną kartę. Mhm. I znowu ja ją wezmę, środka. I teraz, generalnie ja mogę wiedzieć, gdzie ona jest, ważne, żebyś ty nie wiedziała, gdzie ona jest, okej? Okay? Mm-hmm. Weźmiemy sobie, wytasujemy tę kartę. Chłopak się wystaw będzie... lewą dłoń przez siebie. Matko, czekaj, bo ty mi tak... Dobra, no. Lewa dłoń, jesteś prawo czy leworęczna? Prawo. Prawo? O, to... Nie, lewo. Lewo? No to prawą rękę. Nie wiem, co się dzieje. Prawą rękę. Jakbyś mogła, rozdawaj mi tutaj, o tak, po jednej karcie. Tą ręką. Tak, tak. I zatrzymaj się, można sobie przyłożyć te karty. Chcę się przetasować czy coś. Nie ma z tym problemu. Wow. Dobra. I możesz rozdawać dalej. Zatrzymaj się w dowolnym momencie. Ale mam odwrócić tam, jak się zatrzymam, czy nie, po prostu nie, się po prostu rozdawaj no i zatrzymaj już, się. No to już, bo ja już się jesteś pewna? Tak. Jesteś pewna? Jedna wcześniej. To by była twoja karta? To by nie była, gdyby to była jedna wcześniej, tak? A jedna później? Jaka była twoja karta? Matko, czekaj, bo nie wiem, co się dzieje. Jaka była twoja karta? Jupek, tak zwany. Kończymy ten program. Ja już przez ciebie... Chłopak się będzie za mnie wstydził, bo ja już nawet nie wiem, jak, która karta się nazywa. tak. Wpiszemy sobie w kalendarzu, nie zapraszamy mądrzejszych gości od prowadzących. Nie wiem, czy tak mądrzejszy. A więc teraz zrobimy test na spostrzegawczość. I twoim zadaniem będzie... To będzie prosty test na spostrzegawczość, będzie etapowy, okej? Okay? Jakbyś mogła, widzisz tutaj, że jest... a serce, tak? Mhm. Trzymaj go tak, właśnie w taki sposób. I bez podglądania, co teraz trzymasz? No, a serce. Jak mi ufasz, możesz sprawdzić. Nie ufasz mi, okej? Okay. A ty byś sobie ufał? Po co? Jeszcze ty? Jestem czarny, a skończynka. Powiedzmy, że to jest skończynka. I znowu, bez podglądania, co teraz trzymasz? No, a za tę koniczynkę. Jakbyś miała teraz zgadnąć, gdzie jest a skończynka, a gdzie jest a serce? Znając życie, zrobiłeś tak, że będzie na odwrót, no ale wydaje mi się, że jak trzymałam go, to pod spodem jest as kończynka, na górze jest czerwony. Teraz zrobimy tak, żeby najpierw kamera widziała, a teraz... Dobra, powiedz mi, bo nie chcę się zdenerwować. Ej! Oddaj to! Jak? Ja byłam najgorszą po prostu dziewczyną, żeby wziąć ją tutaj dzisiaj do takich sztuczek, naprawdę. Mhm. Tam naprawdę były te dwie, że ja już po prostu słabo widzę.
chciała jakoś optymistycznie zakończyć tą rozmowę i wyjść po prostu na poważnego człowieka, którego reakcje nie były dziecięce. Ja bym chciała teraz zniknąć. Przepraszam, ale zapomniałam się pożegnać. Kubie, dziękuję za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.